Witam. Dzień dobry. Jesteśmy. I co dalej? Znajdziemy drogę do środka. Ale tu jest tylu strażników. Co robimy? My nie robimy nic. Brown odwraca uwagę strażników, a ty się przemykasz. Uwielbiam robić zamieszanie. Tylko jak? O, wiem! Możesz się przebrać za wielkiego poro i zagadać, żeby nas wpuścili. Wspaniały, choć nieco dziwny pomysł. Ale nie. No więc co zrobimy? Brown stanie do walki. O. Pamiętasz, gdy Brown opowiadał, jak pokonał 4 armie lewą ręką? Ta będzie 5. Dobra, Brauma nie ma, Willumpa schwytali. Czas zostać bohaterem, Nunu. Muszę znaleźć Willumpa. Dobra, tylko jak znaleźć Willumpa? Myśl, Nunu, myśl. Willump jest więźniem, więc prawdopodobnie trzymają go w lochach. Więc trzeba znaleźć lochy. To moje zadanie! Mroźna straż. Muszę uważać. Mroźna straż. A co, nie pokonam ich? Wiemy, kto to? Ktoś nie lubi się atakować nas tu w Cytadeli! Nie wiemy. Według raportu przed bramą jest cała armia. Armia imieniem Bram. Nikt do zameldowania. Tędy, nie? A w gongi rzucaj. Co to? Co to? Sprawdź na gong. A tam można jeszcze się schować. Nie. Myślałem, że tu jest jakieś zejście, bo była taka dziura w ścianie, ale w murze, ale nie. Nic jednak. Poza tym błogim zim. Jak na takich potężnych wojowników. Glosariusz. Mroźna straż, kult uzdolnionych wojowników gotowych oddać życie za swoją przywódczynię Lisandrę, są zaprawieni w boju i cechują się niewiarygodnymi umiejętnościami bitewnymi. Litość jest im jednak obca. Brutalni. To też kiepski mają wzrok. Chciałam to zrobić właśnie. Ha. A próbowałem ze ściany, żeby się nie szło. Nie popłyń za bardzo. No to ja ci czuję tego samego, bo wiesz, ja dzisiaj to jestem bardzo, bardzo grzecznie. Komputer, jeszcze zjem sobie, pewnie pójdę spać za jakiś czas. Ale co ty, Aidan, będziesz robił, to ja już nie wiem. Jak gdzieś lecisz. Pewnie na imprezkę se lecisz, co? Takie. Nic do zameldowania. W gąb muszę uderzyć. Ku chwale Lisandry. Chyba powinienem też użyć drugiego gongu. Hej. Słyszałem coś?
Przygotuj się, bracie. Mury z cytadeli zostały zdobyte przez Brauma. Co to jest Braum? Żartujesz sobie? Serce przeliotu, bicepsy jak kwiatki, tarcza krwi, no weź! No właśnie, weź, no słabak! W samych superlatywach. Wow, patrzcie na Brauma. Muszę to powiedzieć Milumowi. Braum jest wspaniały. Jest taki silny i walczy niesamowicie. Jest po prostu najlepszy. Haha! Ha. Dawaj, Braum. Już się przestajemy ukrywać, ta? Erkę zajebał Braum. Więcej rogatych? Nic do zameldowania. Nie przepadam zamyśleniem nad tym, co będzie, jak coś tu pójdzie nie tak. Lisandra nie będzie zadowolona. Wszędzie spokój. Ojojojojojojojojoj! Nie schowałem się. Więcej rogatych? Aha, dobra, już wiem. Ułatwiona nasza matka. Nie przepadam zamyśleniem nad tym, co będzie, jak coś tu pójdzie nie tak. Lisandra... Żołnierze Mroźnej Straży spędzają całe swoje życie służąc Lisandrze. To w sumie niesamowite, jacy są lojalni. Zawsze sobie myślałem, tak? Że muszą ją bardzo, bardzo... To Witek całą grę zrobił, bo dzisiaj mówiliście, że Witek go nie przeszedł. Ale jak tak słucham dzisiaj, niektórych, to, dalej tylko to nie zawsze. Wiem. Może oni jednak nie kochają Lisandry. Może oni się jej boją. Uchwalę Lisandry! To stąd godzinę Witek przechodził. No to ja chyba szybciej tego nie zrobię. Wszędzie spokój. Ku chwale Lisandry. Wszędzie spokój. Nic do zameldowania. A, jeszcze raz mogłem. Co to? Uchwalę Lisandry! Słyszałam coś! Błogosławiona nasza matka! Tylko kolejny chodnik! Jest gong. Pane Lisandry! A nie słyszę. Błogosławiona nasza matka. A tu jest jeszcze gong. Nie słyszę. Ostrzeżenie. Nic do zameldowania. Dźwignia. Mam w nią uderzyć śnieżką?
Jakiś labirynt. To musi być wyjście. Nic do zameldowania. Błogosławiona nasza matka. Błogosławiona nasza matka. Schowam się tutaj za beczką. Ku chwale Lisandry. Wolno chodzi, trochę wolno chodzi, no. Tu jest zejście jakieś na dół? Wszędzie spokój. Nie. Co ja to włączyłem, Rol? Okej, mega dziwne, że to włączyłem. Znowu sobie jedzenie? Najpierw skończę streama. Najpierw praca. Jestem profesjonalistą. Dobra, Nunu. To twój moment. Weź głęboki wdech. Dasz radę. Ci tylko mandarynki jadłem. No już, Nunu. A spoko, odrobię sobie kalorie. Bez strachu. Do 23 są sklepy. Wyrobię się do 23? O, nie wiem, kurwa. Obym zdążył być za wie. Bo będzie gruz jedzony. Z lodu powstajemy. I do lodu powrócimy. On ma pieśń. Nie wiem, co pieśń dała nam. Czuję, że jest blisko. Już idę, Willum. Już idę. Ty nie pij dumę. Willum! W porządku? Widzę, powiedzcie mi, że to jest ostateczne starcie. Powiedzcie to. Cudnie. Będziecie kłamać. Teraz muszę tylko wymyślić, jak cię uwolnić, puchatku. Żeby czytał alerty, modyfikowało głosy, żeby czat miał większy impact na streamie pod zabawę. Ej, ja mu modyfikowało głosy, jak już wucia, czy coś takiego ma? Ej, ja mu czyta donaty? Więc nawet nie wiem, czy takie opcje są, nie? Bo musiałby zespół sam pisał program. Chłop, jakieś programy biorą, żeby im donaty czytały. To się ludzi w ogóle to robią. Wiesz co, jak już to będzie takie w miarę, powiedzmy, przystępne i dostępne, to możemy coś takiego wprowadzić. Pewnie, nie? U Gucia można wysyłać donaty głosy Mamona, Gucia, Johnnego, Silverhanda. Ciekawe. No, ciekawe. Willum,
W ogóle cała to mamon, że na przykład ludzie wysyłają jakieś donate jego głosem. Wiecie co, bo mam wrażenie, że to też to AI jest trochę takie... Wydaje mi się, że to już jest przekraczenie pewnych granic, jak wykorzystujemy czyjś głos jest w donacjach, bo wtedy zarabiamy na czyimś głosie w pewnym sensie. Mamon mógłby nie chcieć, żeby jego głos był w donacjach, na przykład u kogoś. Teoretycznie. Mógłby nie chcieć. Znaczy nie, nie mówię, że nie chcę, nie? No, myślę, że to jest na pograniczu prawa. Wszystko dobrze, Willu? Tak. Nie wiem, na ile jest, gdzie jest granica. Dobra, nie wiem, co mam zrobić za bardzo. Tu chyba zeskoczyć. A, bo on jest tam. To nie, to mam... Jeszcze muszę pokręcić. Nadchodzi ratunek! Ja to nic nie daje. Jeszcze nie, ale prawie. Dobra. No prawie, prawie. Eski powie, że ktoś będzie wykorzystywał jego głos do robienia piosenek AI, będzie ich pozywał. Nie, na razie nie rób, Fizowaty. Znów będziemy razem! Już za moment! Ale jeszcze na czas dzisiejszy nikt się tym nie przejmuje. Zwłaszcza na Twitchu. No ale mi się wydaje, że to jest do czasu. Bo... No to jest wykorzystywanie czyjegoś głosu dla własnych korzyści. W sensie, właśnie konkretnie w donacjach nie powinno tego być. O, konkretnie w donacjach. Chwileczka! Ktoś się kiedyś wkurwi i zrobi o to aferę. Tak, tak, tak. Będzie tak kiedyś na pewno. Co mam zrobić? Nie wiem, gdzie mam iść. Aha, tutaj, dobra. Willu, nadchodzi ratunek! Nie wiem, czy tu dobrze jestem? Nie, muszę pokręcić jeszcze. Co robi to? Może coś z drugą dźwignią? Nie, ja to muszę wyjąć na pewno. Dobra, to nie, to było dobrze. A ma tylko mnie! Tą drugą dźwignią mam podziałać teraz, tak. Wszystko dobrze, Milu? Druga dźwignia jest... Ludzie lubią chłopiąc za co jego głosem. Jeszcze raz? Dobra. Jeszcze chyba nie, dobrze. Ale prawie. Nie sięgam puchatku.
ptaku. O, świetny pomysł! Zbujam. No już, dawaj, dawaj! Daj mi go, blagam. O kurwa, nie trafiłem. Nie sięgam, puchatku! O, świetny pomysł! No już, dawaj, dawaj! Icho! Wow! W końcu się udało. Ale co teraz? No właśnie, co teraz? Rodzina. Milum! W porządku? Skrzywdzili cię? Zupełnie nie obchodzi mnie serce błękitu. A to co, ma być jakaś wtyczka? No, tylko... I zobacz, to jest trudne do zrobienia, żeby na przykład używać czyichś głosów. Moglibyśmy to zrobić. Póki jest, to wiesz. Póki nikt nie spina, możemy zrobić. Później się to usunie. Nie wiem. Jakbyś miał czas w weekend, nie wiem, jakąś niedzielę bożą. Tak się cieszę, że cię znalazłem, kuchatku. Zrobiłbyś dla mnie to samo! Jeszcze musi być ta walka tak, z Lisandrą, no musi na być. Teraz. To na pewno, kumplu. To na pewno. No, to gdzie jest wyjście? Bo piwko się mam napiłem, już dość rogatych. Sobie dalej się trzymam, może jutro będzie lżej. Będzie lżej, ale wiesz co? Zawsze możesz sobie kupić na przykład jakiegoś peta, który ma nikotyny. Oczywiście jest to tylko zamiennik, albo jakiegoś takie plastry. Plastry są też takie. Nie wiem, jak te plastry działają. Ty, ja nie jestem razem. A, teraz trafiłem tym, lol. Musiałem to w trakcie skoku. Nie mogę wskoczyć na górę właśnie. Nie mogę tu na górę wskoczyć. Ani tu, ani na lewo, ani... Aha.
Dobra, tak trzeba to zrobić. Udawałem. Są drzwi. To na pewno wyjście. Teraz tylko trzeba je otworzyć. Tylko otworzyć. To musi być proste. Zacznę otworzyć drzwi. Na co ci to wygląda? Wahadło, co nie? Zobaczmy, czy możemy je rozbujać. Willum, możesz to rozbujać? Przyspieszamy! Willum! Pomóż mi z tym magicznym lodem! Zabił Willum. A, fleć mi każemy, dobra. Teraz jest lżejsze! Się przy drugiej celi. Drugiej celi. Mam tam zeskoczyć? Nie. Willum! Pomóż mi z tym magicznym lodem! Teraz jest lżejsze! Górę! Tak! Widzimy się przy drugiej celi! Ja już kończę grę, a widzę, że zaczynają zbierać, nie? Już powoli tutaj kończymy, myślę. Już jesteśmy chyba bliżej tego końca. Myślę, no już, to już musi być chyba ostatni etap, nie? Jeszcze ta walka z Lisaną, tak się, że będzie. Raczej powinna być. Pomoże. Ja pierdolę. Mam sklep. Zdążę. Idę. O! Nie bujnął mi. Kurde, nie bujnął. W sensie bujnął mi, ale ja nie ogarnąłem, że mi to bujnie. Bujaj. Widzisz tę dźwignię? Do twojej celi też taka była. Co teraz? To niech to weźmie. Mam pomysł. Tu i teraz. A nie. Aha. Nie działa. Może trzeba pociągnąć obie dźwignie naraz. Willum! Rzuć śnieżką w tę drugą dźwignię. Zadziałało! Wynosimy się stąd. Teleportowałem się, jak skakałem, wcześniej to mnie zabijało.
Dawaj, bierz mnie na plecy. Jest ich zbyt wielu, Willum. Gdzie te lawiny, kiedy są potrzebne? Z entuzjazmem. I toczymy! Czy ty robisz to, co myślę? Będzie ich... Tą kulę łapał, ta? Właśnie tak, Willow! Bierz ich! Mieszka graniasta! Czterokanciasta! Chyba! To dwie tu ulepisz! Dobra, już nie widzę, no. Już was nie ma! Każda się przystaje. To było świetne! Wow! Śnieżki są takie niedoceniane! Jeszcze nie koniec, nie? Dajcie mi to Lisandrę już! Zaraz coś rozpierdolę! Przysięgam! Znowu jestem trollowany! Gdzie jesteśmy? Trudno. Czego by tutaj nie było? Rozprawimy się z tym razem. Co, Puchatku? Ale to nie za godzina, Gigaczat Szoty, co mówiłeś, że półtora godziny chłop zrobił. Game over! Chrystus! Speedrunner robi totalnego. Świadectwo prawdziwej przyjaźni. Ja to mówię, ciepło, że które rozpuści sam Freljord. Ale co, jeśli nie będzie Freljordu? A, to jest pierwszy, to jest druga. Mówiłam ci już wcześniej, co jest to na szali, dziecko. Jednak... Albo ten Will. Albo świat. Albo świat. A jednak tu jesteś. Mogę poświęcić pół lampa, albo zostanie. Mogę poświęcić cały świat z pół lampem. Z Willem. To znaczy, że podjąłeś decyzję. Jak pół lampa paść, lepiej niż wszyscy. Poświęcisz losy świata i nie bezcelowej pogoni za przyjaźnią. Twoja naiwność nas zgubi. Nie. Wybieram inną drogę. Wiem, jak wiele poświęciłaś i dlaczego to zrobiłaś. Ale ja tego nie potrafię. Jaki sens ma życie, jeśli nie ma przy tobie twojej rodziny? No właśnie. Życie bez rodziny. A czym dokładnie jest ta inna droga, o której mówisz? Oświeć mnie. Ja... Nie wiem jeszcze, ale... Znajdziemy je razem. Nie ma problemu z tylko jednym czy dwoma rozwiązaniami. Belkus, patrz. Zawsze jest tajemne rozwiązanie numer 3. Trzeba tylko dobrze poszukać. Wzrok? Mówisz do mnie o wzroku? Trigger. Może nie widzę, dziecko, ale wszystko dostrzegam. Czeka cię zguba. Dobra. Mój triumf jest nieunikniony. Co jest? Mogę skoczyć przecież. Kurwa. Bezczelne dziecko. Ha!
kurde. Ej, ona dużo bije. Będzie jakaś opcja wychylowania się? Teraz cię ma. Dobra, jest. Jestem zrodzoną z lodu. Jesteś mój. O kurde, nie chcę mi zrobić, wyskoczyć. Poczuj potęgę prawdziwego lodu. Śmiesz się przeciwstawiać? Sandra robi loda. Co jest? Teraz klękniecie. Pęknę? Nie sięgniemy jej teraz! Nie możemy zaatakować! No za duże, tak? Zależy, spatrzy. Proszę, nie ukryjesz się, dziecko! Zmiażdżę cię! Nie może być żadnej ucieczki! Kurwa, naprawdę, tu jest zagrożenie sporo. Lud jest mi Bezerki, no. Cooldown. Dlaczego tak się upierasz, dziecko? Arnold, co ty wrzucasz? Widziałem przecież. Kurde! Jest ciężej! Nie! Teraz cię ma. Nie wierzę. Hello.
Jestem zrodzoną z lodu! Dałem radę! Kończy się moja cierpliwość. Jeszcze nie koniec! Moja też się kończy. Proszę, kończy się do tego sklepu, do którego zmierzam, do wersji trzeciej. Myślisz, że takiś sprytny? Toczy kulę! To twój koniec! Myślisz, że skrzywdzi? Toczymy ją! Sądzę, że się przekonamy! Ha, co za nonsens! Okej. Okay. Ajajajaj! Tutaj, źle. Szerokie te kolce. Znaczy nic pokazuje. Z lodu powstałaś i w lód się wrócisz, szmato. Powiedziałem jej. Nie wiem, że ją wytyrałem, że to jeszcze ją psychicznie trafi. Psycha City, 13 lat solo Bully Legend, nie pokonasz. Nie. Dobra, muszę klikać! Więcej mocy! A jej zapierdoli. Jeszcze więcej! To jest Dragon Ball Z czy Konflikt of Legends? Już się chubię. Taki bomby, a to Oppenheimer chyba nie zmontował, widzowie, co Nunu zrobił. Chyba. My chyba. Zaraz! Na grzywkę. Nie pomoże ci w pokonaniu jego królowej. Co za naiwność. Piasku w Klepsydrze ubywa. Nie ma czasu na ten daremny taniec. Teraz widzę wyraźnie, że oddasz wszystko dla tej bestii, dziecko. Cóż, pozwól, że sprawdzę, ile ta przyjaźń znaczy. Czekaj, co ty robisz? Walczyć z Unerem! Nie! Moją kolegę? Willu! To ja! Nunu! Flet! Skąd naprawić flet i zagrać mu melodię! Willu? Nie!
teraz my rodzina. Willow. Pamiętaj, kim jesteś! Nie umiem. Nie uratuję cię, Willow. Nie jestem taki silny. Mama się myliła. Wcale nie jestem silny. Brown jest silny. Gdzie jest Brown? Nie jesteś wystarczająco silny, Nunu. Mamo? Jestem z ciebie taka dumna, synu. Ale zawiodłem, mamo. Nie Mama potrafię dumna. Pomóc Willumpowi i nie odnalazłem serca błękitu. Pójdź z Willumpem. Możesz go ocalić, do mamy, Nunu. Do niebios. I udało ci się je znaleźć. Się razem. Mylisz się, mamo. Nie znalazłem. Nie umiałem. Czy pamiętasz, czym jest serce błękitu? Nie wiem, czym jest! Nie powiedziałaś mi! Ogień przeciw ciemności. Świeca przeciw nocy, ale ja nie wiem, co to znaczy! To oznacza, że musiałeś trafić w mroczne miejsce, by je odnaleźć. Wiesz, gdzie jest, Nunu. Teraz to czujesz, prawda? Macie już zamknięcie sklepu, widzowie. Nie zdążę. Wiem. Musimy nie to w 5-10. Dobra, 10 minut, maksymalnie 10 minut skończyć. Willum? Będę musiał biec. Dał mi serce błękitu? Tak. Ale gdzie jego miejsce? Zdążę. Przy tobie, Nunu. Dlaczego? Musisz zapytać Willum. Petrę czuję, zamówię, że cię stracę, jeśli go dotknę, już mamo. Już wstają, tam wszyscy roboty będzie mi Petrę tak? kręcą. W pewnym sensie, tak. Więc nie mogę. Nie stracę cię znowu. Będziesz grał moje piosenki, prawda? Będę. Opowiesz historię o mnie? Tak, ale... Posłuchaj mnie, Nunu. Nie da się zgładzić historii. Nie da się zgładzić melodii. Dopóki ktoś będzie śpiewał, a ktoś inny słuchał, piosenka nigdy nie umrze. Ani ja. Rozumiesz? Rozumiem. Teraz jednak masz towarzysza, który cię potrzebuje. Towarzysza? Willump! Wiesz, co musisz zrobić? Wiem. Jesteś gotowy? Jestem. Potrzebuję. Zatem ruszaj. Ona go zamieniła w jakiś kamień? A się oczka świecą. Paka, paka. Wzrok odzyskała. Widzisz mnie? Jak? Willump, już w porządku. To naprawdę ty? Co się stało? To wszystko było jak sen. Myślałem, że cię straciłem, Willump. No, wyrol ta gierka, wiesz co? A nie mówiłem! Nieść może być. Armii, lewa ręka, żaden problem. Nowy rekord dla potężnego. Znałem historię Nunu. Braum sądzi, że to chyba nie najlepszy czas na radosne powitania. Znajomych, najpierw przeżycie, potem uściski. Chodźcie. Wielki poro jest, mały bohater jest. Dalej, dalej, dalej. Siła przyjaźni, no. Mamon. Tak, tak. Znalazłeś swoje serce błękitu, pokonałeś złą królową i ocaliłeś największego poro, jakiego widział Brał. Haha, wiem. Ale kocham poro. Co mogę powiedzieć? Nie, jesteś najwspanialszym z Yeti i walka u twojego boku była dla mnie zaszczytem.
Mój przyjacielu, mój Willum. Taki przyjaciel to prawdziwy skarb, mały bohaterze. Choć w tobie także drzemie więcej niż się wydaje. Razem jesteście niepokonani. No to co będzie dalej, Braum? Co będziesz robić? Jesteśmy we Freljordzie, Nunu. Tutaj zawsze ktoś jest w potrzebie. Tuż za horyzontem. Truskaweczki, miam, miam, miam. Mógłbyś pójść z nami, wiesz? Całkiem dobrany z nas trio. To Stryber Gwenta, mały bohaterze. Dziękuję. Ale góra musi stać samotna. A nie Gwent. Poza tym następnym razem Braum chce posłuchać twoich historii. Dopilnujemy, by były najlepsze na świecie. Będę większy i silniejszy. I dokładnie taki jak ty. Już jesteś silny, Nunu. Twoja siła wykracza poza moją głowę. I wy jesteście silni, widzowie, że wytrzymajcie te 9 godzin. Co? Z tego 5 godzin Czemu? Grania Nunu. Jeszcze pod koniec było trochę nigdy dymów. Nigdy nie dotknie samotność. Jesteście najsilniejsi, silniejsi z Braum nawet. Dziękuję wam, że byliście na tym dzisiejszym niesamowitym, pełnym zwrotów akcji streamie. Jeszcze coś. Biegnij, Nunu! Gdzie są napisy końcowe? Przepraszasz? Ty nie przepraszaj, dawaj mi napisy końcowe! W porządku, Puchatku. I nigdy nic nie wspomniałeś? Ja już chcę skończyć. Mam 15 minut. Aby je ukryć przed Królową Lodu. Żabki, nie, no do Biedronki Martwię stary idę, tylko, do Biedronki. Martwię się tylko, że nie jestem godzien posiadania serca błękitu. Dzięki, Willum. Jesteś taki mądry. Bieda do pierwszej jest. No to chyba jak się do niej włamiesz z Killoffem, to ale może wtedy jest do pierwszej. Nie stary. Mam na U czym go teraz użyć. Zamykają o 23. Svensongur! Prawda! Jest złamany! Dobra. No to jak to dokładnie działa? Wow. Wow! Jest cały! Dobra. Co teraz? A, teraz na ligę odpalam. Nadciągamy! Dobra, chuj, nie idę spać, jak to jest tyle widzów najebało teraz. Fajne zakończenie. Ale dziękuję tym, co byli na giganudach, hej, jak było tutaj nie. Tak sobie myślę. I nikt się dobrze nie bawił. Nie, mówiła, że wspaniałe historie potrzebują wspaniałych tytułów. Więc jak nazwiemy te historie? W momentach słabości. Byliśmy razem wspaniały tutaj. Tytuł, dzięki wam to skończyłem tę gierkę, idealny. Bo bym się poddał. Byłeś. Dobra, ja też znikam, wylatuję jak ten Nunu z mieszkania, tylko jeszcze muszę hosta dać. Komu damy? And I feel free to run and jump and live so wildly. Head first we'll go tumbling through places and moors with nothing but the stars to light our way. Był tu z nami też. Był tu z nami, kiedy się dużo nie działo. Należy mu się. To jest fajny chłopak. Lecę do Biedronki. Dziękuję wam za dzisiaj i widzimy się poniedziałek. Może wcześniej. Trochę niż dzisiaj, mam nadzieję. Pa, pa. Rajduję. No i się wszystko dobrze kończy. Zajebiście było. No tak nie mówiliście 2 godziny temu, nie? Nie było zajebiście. Trochę inne komentarze się pojawiały na czacie. Ale to dobre też były. Pa!